21 lipca, Wieści Biłgorajskie, zaczynamy. Gabriela Figura, witam. Co przygotowaliśmy? Biłgoraj przyjazny rowerzystom, projekt Urzędu Miasta. Chcemy opracować dokumentację tak, aby poprzez ulice, na których nie ma ścieżek rowerowych, jak ulica Kościuszki i inne, włączyć te ulice również do sieci ścieżek rowerowych. Wakacyjne remonty w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Przede wszystkim są prowadzone prace związane z termomodernizacją szkoły, a więc z jednej strony ocieplenie, z drugiej strony wymiany instalacji elektrycznej na fotowoltaiczną. 1 sierpnia zaproszenie na obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz zapraszam mieszkańców Biłgoraja, gości, wszystkich, dla których słowo ojczyzna oznacza więcej niż tylko bicie serca. 100 kilometrów dróg na stulecie odzyskania niepodległości. Cieszymy się, że również my taką małą cząstką przyłączamy się do tego narodowego programu. Biłgoraj przyjazny rowerzystom. Tak nazywa się projekt złożony przez miasto Biłgoraj w konkursie Ministerstwa Rozwoju. Zakwalifikował się do drugiego etapu. Trwają opracowania szczegółów tego projektu, a jego główne założenie to dostosowanie i uporządkowanie przestrzeni transportowej i turystycznej do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego. O szczegółach teraz Michał Dec, wiceburmistrz Biłgoraja. Biłgoraj, miasto przyjazne rowerzystom, chcemy opracować dokumentację tak, aby poprzez ulice, na których nie ma ścieżek rowerowych, jak ulica Kościuszki i inne, włączyć te ulice również do sieci ścieżek rowerowych, a na dzień dzisiejszy miasto ma około 20 km ścieżek rowerowych. Chcemy też wybudować miasteczko ruchu drogowego, tak aby młodzież szkolna, dzieci mogły uczyć się zasad poruszania się rowerem po drogach w mieście. Projekt zakłada włączenie części ulic miasta do sieci ścieżek rowerowych. Planowane rozwiązanie to stosowane już w innych miastach wyznaczanie tras za pomocą znaków tzw. sierżantów rowerowych. To są rozwiązania, z których chce skorzystać miasto Biłgoraj. Takie możliwe są na przykład na ulicy Kościuszki. Niektórzy mówią, że należy wybudować ścieżkę rowerową, tylko ja pytam, czyim kosztem, czy kosztem tych mieszkańców, którzy mają swoje posesje przy ulicy Kościuszki i mamy im zabrać? Na to nie pójdziemy nigdy, aby wchodzić w grunty prywatne, a z kolei musimy to wybudować zgodnie z przepisami ruchu drogowego, także burmistrz nie ma takiej możliwości, że wyjdzie i pokaże, tu ma być ścieżka. To musi być zgodne z rozporządzeniem ministra transportu, uzgodnione na policji. Projekt Urzędu Miasta zakłada też prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Biłgoraja, propagowanie roweru jako wygodnego, bezpiecznego i ekologicznego środka komunikacji. Miasto do projektu zaprosiło też partnerów. To będą partnerzy nasi lokalni, takie rozmowy już prowadziliśmy z policją, ze szkołami, z powiatem też, także to będą nasi lokalni partnerzy, gdzie będziemy wszyscy wspólnie przygotowywać się do realizacji projektu, realizować, a tym bardziej edukować mieszkańców, jak należy korzystać z tych, o ile dostaniemy dofinansowanie, z tych dobrych rozwiązań dla rowerzysty, ale dalej widzimy i pieszego, i kierowcę samochodu osobowego czy ciężarowego, bo i takie też poruszają się ulicami miasta. Nabór wniosków do drugiego etapu konkursu potrwa do 28 września. Spośród wnioskujących miast, których liczba mieszkańców wynosi od 15 tysięcy do 100 tysięcy, dofinansowanie otrzyma tylko 15. Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego miasta Biłgoraj 2019. Wnioski można składać do końca lipca. W tym roku kwota, jaką samorząd przeznaczył na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego, to 250 tysięcy złotych. Do końca lipca można zgłaszać zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Może to zrobić każdy mieszkaniec zameldowany lub zamieszkały na terenie gminy miasta Biłgoraj, który w dniu głosowania miał ukończone 16 lat. Poparcie dla wniosku musi zadeklarować minimum 10 mieszkańców w formie podpisu pod wnioskiem. Formularz zgłoszenia propozycji zadania trzeba złożyć za pośrednictwem strony internetowej bilgoraj.budżet-obywatelski.org.
W biurze podawczym Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta. Zgłaszający propozycję zadania powinien określić przybliżony koszt jego realizacji. Ostatecznej wyceny dokonuje burmistrz w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań. Budżet obywatelski to szansa dla każdego mieszkańca na bezpośrednie decydowanie o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Przypomnijmy, w pierwszej edycji w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano dwa projekty. Zwycięski Łączymy Pokolenia, czyli siłownia pod chmurką i bezpieczne, nowoczesne stojaki rowerowe na terenie miasta. W 2018 najwięcej głosów otrzymał projekt Wymiana oświetlenia przy ulicy Nadstawnej. Na jakie wnioski będą mogli głosować mieszkańcy Biłgoraja w tej trzeciej edycji budżetu obywatelskiego? To zależy od mieszkańców Biłgoraja. Kwota, jaką samorząd przeznaczył na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, to 250 tysięcy złotych. Wszystkie szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego na stronie bilgoraj.budżet-obywatelski.org. Prawie 10 milionów złotych będzie kosztować modernizacja obiektów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. To największe prace remontowo-budowlane, jakie prowadzone były do tej pory w szkole. Najważniejsze to termomodernizacja budynków oświatowych, wymiana stolarki okiennej i elektryki. W planach jest też budowa łącznika. Od początku wakacji w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących trwają prace budowlane, których łączny koszt wyniesie 10 milionów złotych. Przede wszystkim są prowadzone prace związane z termomodernizacją szkoły, a więc z jednej strony ocieplenie, z drugiej strony wymianę instalacji elektrycznej na fotowoltaiczną. Również tutaj w ramach tego zadania również odbyła się termomodernizacja i budynku internatu, i budynku warsztatów szkolnych, czyli trzy budynki naszej placówki, naszej szkoły będą objęte tą termomodernizacją. Z drugiej strony również już ruszyły prace związane właśnie z remontem warsztatów szkolnych. Jesteśmy po przetargu, rozpoczęły się prace właśnie na remont warsztatów. Lada dzień będzie przetarg na wyposażenie, na zakup maszyn na warsztaty. No i jeszcze czeka nas jeden przetarg i też rozpoczęcie prac związanych z budową łącznika między szkołą, budynkiem szkoła, budynkiem warsztatów. Cała inwestycja właściwie składa się na taką jedną dużą, bo są wszystkie prace są powiązane. Prace dotyczące budowy łącznika to inwestycja rozłożona w czasie. Ma trwać 2 lata. W tym roku wykonany będzie tak zwany stan surowy. W kolejnym prace zostaną zakończone. Chyba tak najbardziej potrzebna jest inwestycja łącznika, jednak od wielu lat. Tak naprawdę pierwsze plany budowy łącznika to był, jak dobrze pamiętam, chyba 30 lat był projekt połączenia tych dwóch budynków. W tej chwili jest to o tyle potrzebne, że warsztaty już nie pełnią takiej roli jak kiedyś, że to były tam tylko zajęcia warsztatowe. Tam odbywa się normalne zajęcia lekcyjne, a więc dużym problemem było zawsze przechodzenie uczniów między dwoma budynkami, bo tego, że myśmy starali się zawsze ten plan lekcji ułożyć w ten sposób, żeby uczniowie jak najmniej przemieszczali się między budynkami, ale mimo wszystko było to bardzo uciążliwe i dla nauczycieli, i dla uczniów. To jest, na pewno będzie to bardzo potrzebna inwestycja i bardzo się cieszę, że uda się ją doprowadzić do końca. To też termomodernizacja budynków oświatowych, wymiana stolarki okiennej i elektryki, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie szkoły. W tym roku udało się zrekrutować liczną klasę techniku mechanicznego, bo właściwie to oni będą takim chyba największym beneficjentem tej modernizacji warsztatów szkolnych, gdzie tutaj obok tego, że będą warsztaty przebudowane, to jeszcze będą uczniowie mogli korzystać z tego nowoczesnych, numerycznych frezarek, tokarek, a więc jest to z jednej strony zawód przyszłości, a z drugiej strony też będziemy mogli uczyć na bardzo dobrym sprzęcie. Termomodernizacja 3 obiektów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących możliwa była dzięki współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej koszt to 8 milionów złotych. Samorząd powiatu pozyskał także środki na remont i doposażenie warsztatów szkolnych oraz pracowni informatycznych. Łącznie na ten cel przeznaczonych ma być 1,5 miliona złotych. Kształcenie zawodowe musi opierać się o współpracę z pracodawcami. W ciągu 2 lat nawiązaliśmy współpracę na bardzo szeroką skalę z licznymi pracodawcami, czy z Black Red White, czy szczególnie z pracodawcami branży odzieżowej. Jest tu bardzo duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie. To przez wiele lat była taka zapaść, można powiedzieć, że gimnazjaliści bardzo rzadko wybierali ten zawód, a teraz widzimy pewne ożywienie
Też jeżeli chodzi o wybory uczniów na kierunku technik przemysłu mody, ale przede wszystkim bardzo liczne mamy grupy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, to praktycznie mamy po dwie grupy rocznie i w tym roku też już mamy nabór na dwie grupy. Również w branży mechanicznej, no bardzo wiele. No ja się też bardzo cieszę, że uda się tutaj nam też w ramach tej modernizacji, przykład takie stanowiska spawalnicze, bo to jest też te zawody bardzo poszukiwane na rynku. Barometrze zawodów poszukiwane właśnie te zawody odzieżowe i spawalnictwo tutaj są zawodami deficytowymi. No mam nadzieję, że też dzięki tej współpracy z pracodawcami i dzięki tej modernizacji no, odpowiemy na potrzeby rynku pracy, ale przede wszystkim stworzymy szansę młodym ludziom na zdobycie dobrze płatnego, ciekawego zawodu. Wszystkie prace zakończą się w połowie sierpnia, tak by już od września w odremontowanych i doposażonych pracowniach pojawili się kolejni uczniowie. 1 sierpnia przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i burmistrz Janusz Rosłan zapraszają na uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą to wydarzenie. Zapraszają też na koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który w Biłgoraju zagra 4 sierpnia. Tomasz Książek, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rejon Biłgoraj, mówi: upamiętnienie patriotycznego zrywu powstańców warszawskich to nasz obowiązek, to nasza pamięć o tych, którzy walczyli o wolność. A powstanie warszawskie to bardzo ważne powstanie. Ono właściwie zdecydowało o tym, że dzisiaj mówimy po polsku. Zdecydowało o tym, że nie ma 17 Republiki Polskiej. Zdecydowało o tym, że świat zobaczył, że Polska nie poddaje się, że Polska walczy. I świat chyba uwierzył w końcu, że Powstanie Warszawskie było faktem, w które było zaangażowanych 100 tysięcy ludzi. Zresztą tyle zginęło. Ludność cywilna i było ono bezwzględnym przykładem bohaterstwa, podłości. Mówiąc o podłości, mam na uwadze zdradę Stanów Zjednoczonych, Anglii, naszych sojuszników, którzy zostawili nas samych, mimo wcześniejszych zapewnień, że jesteśmy razem, wielką koalicją. Nie mieliśmy artylerii, nie mieliśmy samolotów, a walczyliśmy jak równy z równym. Zginęło 30 tysięcy niemieckich żołnierzy. I dlatego też o powstaniu należy mówić z wielkim szacunkiem i przekazywać to następnemu pokoleniu. Uroczystość patriotyczna rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 15:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego. Potem tradycyjnie o godzinie 17:00 w mieście zawyją syreny, by upamiętnić godzinę W, godzinę wybuchu powstania. Zaplanowano też wystąpienia okolicznościowe, złożenie wieńców, zabrzmią piosenki Powstania Warszawskiego. To wszystko w ramach 74. rocznicy wybuchu powstania, którą obchodzić będziemy 1 sierpnia, a 4 sierpnia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej rejon Biłgoraj i burmistrz miasta zapraszają na kolejne wydarzenie – koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Jak już wcześniej bywało, także i w tym roku gościmy u nas reprezentacyjną orkiestrę Wojska Polskiego, koncertową orkiestrę Wojska Polskiego z programem, które charakteryzuje nasze różne punkty widzenia, nasze różne etapy walki o wolność od uzyskania niepodległości do wręcz czasów obecnych i czasy, które wspominamy i które należy upamiętnić, bo to 100 lat to jest rocznica bardzo znamienna, rocznica ważna, ważka dla następnych pokoleń, bo tylko Polska nie miała przez okres 123 lat niepodległości. Nie istniała na mapie, nie było nas, chociaż jako naród istnieliśmy, rozmawialiśmy 3 językami, a odzyskanie niepodległości spowodowało, że jesteśmy krajem samodzielnym, że mamy podmiotowość, że mówimy językiem polskim, mamy tą samą wspaniałą kulturę, wspaniałe tradycje i należy to uczcić. Koncert ma upamiętnić 100. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego w Biłgoraju zagra 4 sierpnia. Początek, godzina 17, scena letnia BCK. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. I będzie to koncert, na który czekamy i który to koncert z pewnością będzie satysfakcjonował wszystkich, którzy na niego przyjdą. Więc jeszcze raz zapraszam mieszkańców Biłgoraja, gości, wszystkich, dla których słowo ojczyzna oznacza więcej niż tylko bicie serca. To miałoby być pierwsze tego typu miejsce w Polsce. Centrum Partyzantów Polskich w Osuchach z ośrodkiem badawczo-edukacyjnym. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego Osuchy 1944 to inicjatorzy tego przedsięwzięcia.
Podczas tegorocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Osuchami odczytano pismo prośbę do prezydenta RP o objęcie patronatem i wsparcie inicjatywy budowy w Osuchach Centrum Partyzantów Polskich. Pod dokumentem przekazanym przedstawicielowi prezydenta podpisało się w sumie około 2,5 tysiąca osób. Wśród nich ci, dla których ta inicjatywa ma wielkie znaczenie, to dwóch przybyłych na uroczystość uczestników bitwy, też rodziny partyzantów, żołnierzy AK i batalionów chłopskich. Podpisali się również parlamentarzyści, władze samorządowe i inne osoby przekonane, że takie centrum, muzeum powinno powstać. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego Osuchy 1944 zebrało podpisy od osób z całej Polski. Inicjatywa zakłada, że Centrum Partyzantów Polskich obejmowałoby swoim zasięgiem naukowo-badawczym teren II Rzeczpospolitej. W piśmie przekazanym prezydentowi podpisani argumentują, że to ostatni moment oddania należnej czci żyjącym uczestnikom Bitwy pod Osuchami, a także rodzinom zarówno poległych, jak i ocalałych żołnierzy, zwłaszcza Armii Krajowej, szykanowanych i skazanych na powojenną ucieczkę z Lubelszczyzny. Istnieją dwa muzea poświęcone żołnierzom wyklętym, a nie ma miejsca poświęconego żołnierzom walczącym od 1939 roku do 1945 roku. Inicjatorzy projektu argumentują też, że lepszego miejsca niż Osuchy, by takie muzeum powstało, nie ma. To tu odbyła się największa bitwa partyzantów i jest największy cmentarz partyzancki w Polsce. Jest już wykonana wizualizacja obiektu i kosztorys inwestycji. Centrum miałoby powstać w budynku przedwojennej szkoły w Osuchach. W planie jest stworzenie ścieżki edukacyjnej. Koszt całego projektu szacowany jest na około 30 milionów złotych. Rok 2018 to czas, kiedy realizowanych jest wiele przedsięwzięć związanych z obchodami stulecia niepodległości naszego kraju. Jedno z nich to projekt Zarządu Województwa Lubelskiego pod hasłem Po 100 km dróg na stulecie niepodległości. Część środków trafi do naszego powiatu i gminy, a wszystko to w ramach ogłoszonego na początku roku przez Zarząd Województwa Lubelskiego drogowego programu samorządowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszymy się, że również my taką małą cząstką przyłączamy się do tego narodowego programu, tutaj ogłoszonego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, marszałka województwa Sławomira Sosnowskiego, który wszedł na taki pomysł właśnie, żeby jeszcze bardziej uświetnić to wydarzenie. Gminy miały możliwość złożenia wniosków na dofinansowanie, na budowę dróg gminnych, powiatowych. Cieszymy się, że zarówno tutaj na terenie gminy Biłgoraj możemy skorzystać z tych środków, ale też nasz powiat biłgorajski. Realizujemy również z powiatem szereg innych inwestycji drogowych na terenie gminy, więc odciąży to powiat i będziemy mogli zrealizować również drogi powiatowe na terenie gminy Biłgoraj wspólnie z powiatem. Cieszymy się, że będzie to taki pomnik na odzyskanie niepodległości. Projekt realizowany jest poza konkursem w ramach działania 8.2 Lokalny Układ Transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. My konkretnie mamy podzielone te drogi. Realizujemy kilometr drogi między Bidaczowami, to jest ten podstawowy program. Później robimy około kilometra drogi w miejscowości Gromada. Złożony jest również jeszcze wniosek i oczekujemy być może z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będzie to w miejscowości Dereźnia w Podlesiu. Robimy również wspólnie z powiatem drogę powiatową w miejscowości od Woli Dereźniańskiej do Rudy Solskiej. Także na terenie powiatu tych dróg troszeczkę powstanie. Mieszkańcy przy nich mieszkających od lat oczekiwali poprawy przejezdności tych dróg. Poprawiamy przez to komunikację tutaj między miejscowościami. No myślę bezpieczeństwo, bo to też jest ważne. I no jest to kilka dróg na terenie gminy Biłgoraj, zarówno tych wspólnie z powiatem, jak i z samą gminą Biłgoraj. Procedury przetargowe już się zakończyły, został wybrany wykonawca. Drogi, którymi zarządza gmina, będą wyremontowane do końca sierpnia. Oglądają Państwo Wieści Biłgorajskie, teraz kolejne informacje, które przygotowaliśmy. Akcja bezpłatnych szczepień HPV, zakończono pierwszy etap. Sprawa profilaktyki zakażeń HPV jest na razie mało znana. Bezpłatna cytologia w biłgorajskim szpitalu. Jeśli chodzi o zachorowalność na raka szyjki macicy, to nasz kraj niechlubnie przoduje w Europie. Festiwal śladami Singera w Biłgoraju. Cały świat.
jeden wąski most, wszyscy mocniej, jeden wąski most, jeden wąski most. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zaprosiła na szkolenie. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki. Są to pożyczki unijne, nisko oprocentowane. Profilaktyczna akcja i bezpłatne szczepienia na zakażenia wirusem HPV to jeden z dwóch programów zdrowotnych przygotowanych przez władze miasta, a skierowanych do młodszych mieszkańców i ich rodziców. Zakończył się już pierwszy etap działań. Zaszczepionych zostało kilkanaście dziewczynek. Cały program zakładał po pierwsze szczepienie, a po drugie akcję promocyjną, w trakcie której odbyły się spotkania w szkołach i konferencja zatytułowana Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Biłgoraj na lata 2018-2021. Jej celem było zachęcenie do stosowania profilaktyki wśród dzieci, ale także uświadomienie, jakie zagrożenie niesie ze sobą zakażenie wirusem. Sprawa profilaktyki zakażeń HPV jest na razie mało znana i naprawdę potrzebna jest taka szeroka edukacja. Nawet można powiedzieć taka edukacja u podstaw, bo mimo że mamy dostęp do różnej wiedzy internetowej, często korzystamy z pseudo jakichś naukowych doniesień i boimy się wielu rzeczy. Program przewiduje zarówno szeroko pojętą edukację zdrowotną i zaszczepienie dziewczynek urodzonych w 2006 roku. Na realizację zadania w 2018 zaplanowano około 50 tysięcy złotych, z czego 60% to wkład miasta, 40% zrefunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Program realizowany jest przez praktykę lekarską Konsylium. Podczas spotkań zarówno z rodzicami, jak i opiekunami prawnymi dzieci przekazywane były najistotniejsze potwierdzone naukowymi badaniami fakty dotyczące profilaktyki. Mitów jest bardzo dużo. Mnie zawsze zadziwia jeden fakt, że jesteśmy wykształceni, że uważamy się za ludzi inteligentnych, że mamy dostęp do szeroko pojętej wiedzy przekazywanej czy w internecie, czy w różnych materiałach promocyjnych i wybieramy to, co jest pseudonaukowe. Ja mówię o tym, o działalności akcji antyszczepionkowych, bo proszę Państwa, muszę powiedzieć, że przy tym naszym programie, który rozpoczęliśmy, byliśmy bardzo zadowoleni, że odzew był bardzo pozytywny. Praktycznie po następnego dnia po skierowaniu listów do rodziców mieliśmy zapisanych do zaszczepienia 30 dziewczynek, a finalnie skończyło się na 21, gdzie program obejmował, miałby skierowany do 50% populacji tych dziewczynek, czyli miał objąć przynajmniej 74 dziewczynki. Także działalność ruchów antyszczepionkowych jest dramatyczna. Przypomnijmy, główną przyczyną raka szyjki macicy jest właśnie zakażenie wirusem HPV. Wbrew rozpowszechnionej opinii, ten rodzaj raka nie jest chorobą dziedziczną ani uwarunkowaną genetycznie. Badania prowadzone przez profesora Haralda Zurhausena pozwoliły na udowodnienie, że wywoływany jest on przez określone typy wirusa brodawczaka ludzkiego, w skrócie HPV. Za to odkrycie w 2008 roku profesor otrzymał Nagrodę Nobla, a jego badania umożliwiły stworzenie profilaktycznej szczepionki chroniącej przed infekcją wirusem HPV. Mimo że ukazała się szczepionka, mimo że ta szczepionka nie jest tania, bo ona jest dość droga, bo jedna dawka takiej szczepionki, cena detaliczna to jest około 400-500 zł, a tych dawek potrzeba dwie albo trzy, w zależności od wieku dziecka, które się czy młodzieży, którą się szczepi, to mimo tego, że w tej chwili takie programy samorządowe, które proponują bezpłatne szczepienie, gdzie koszt ponosi samorząd, czy na przykład tak jak w naszym przypadku samorząd miasta Biłgoraj i Narodowy Fundusz Zdrowia, że mimo wszystko ruchy antyszczepionkowe robią tyle złego, że skutecznie zniechęcają do szczepień. To jest dramat. To jest ogromny dramat. Tutaj potrzeba naprawdę edukacji, jeszcze raz edukacji i prośby do rodziców, aby się tych szczepień nie bali i żeby próbowali zabezpieczyć swoje dzieci przed tymi groźnymi chorobami. Program trwa nadal. W planach są jeszcze spotkania w szkołach numer 4 i 5. Zamknięta jest już jednak lista osób, które mogą zaszczepić się w tym roku. Jak program będzie wyglądał w kolejnym, czas pokaże.
To wirus HPV jest odpowiedzialny za rozwój raka szyjki macicy. Dlatego też wszystkie niezaszczepione kobiety powinny przynajmniej raz na 2 lata korzystać z badań cytologicznych, a te w biłgorajskim szpitalu wykonywane są bezpłatnie. Do końca sierpnia można skorzystać z najnowszej metody badawczej, cytologii na podłożu płynnym. Czym różni się taka metoda od tej tradycyjnej i kto kwalifikuje się do uczestnictwa w akcji? O tym już za chwilę w materiale Anity Mańskiej. Rak szyjki macicy to cichy zabójca. Codziennie wykrywany jest u 9 kobiet, a powoduje śmierć 5. Niestety, śmiertelność w Polsce jest na poziomie z lat 90. ubiegłego wieku w Europie. A wystarczy tylko znaleźć czas i wykonać badanie cytologiczne. To jedyna skuteczna metoda pozwalająca na wykrycie zmian. Jeśli chodzi o zachorowalność na raka szyjki macicy, to nasz kraj niechlubnie przoduje w Europie. Około 4000 rocznie zachorowań jest na nowotwór szyjki macicy i około połowa kobiet umiera na raka szyjki macicy. Badanie cytologiczne jest jedynym badaniem, zresztą bardzo prostym badaniem, bezbolesnym, trwającym kilka minut, które daje nam szansę na wczesne wykrycie i wczesne leczenie raka szyjki macicy. Kobiety, różnie powiem, są kobiety, które nigdy w życiu nie miały wykonanej cytologii, są kobiety, które bardzo rzadko wykonują. Ten program profilaktyki jest na 3 lata, opracowany przez specjalistów w dziedzinie ginekologii, gdzie uważają, że jeżeli nawet raz na 3 lata kobieta zrobi cytologię, to nie ma możliwości przeoczenia. Rak szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium daje największe szanse na całkowite wyleczenie, a proces jego rozwoju trwa nawet do 10 lat, nie dając żadnych objawów. Dlatego warto skorzystać z programów czy akcji bezpłatnych badań. Dotychczas wykonywaną cytologię metodą tradycyjną. Od poniedziałku można skorzystać z nowej cytologii na podłożu płynnym. Do tej pory te cytologie były wykonywane sposobem tradycyjnym, czyli rozmazywane na szkiełku, utrwalane, do pudełeczka wkładane, przesyłane do pracowni, która wykonuje badania cytologiczne. W tej chwili mamy akcję promocyjną od 16 lipca do 31 sierpnia. W ramach tego programu i takie same warunki muszą być spełnione, czyli 25-59 lat i w ostatnich 3 latach nie można było mieć wykonanej cytologii w ramach tego programu, można wykonać cytologię płynną. Cytologia płynna jest zdecydowanie nowoczesną i bardzo dokładną metodą, jeśli chodzi o proces wykonywania cytologii. Cytologię zwykłą rozmazuje się na szkiełku, tak jak mówiłam, natomiast tutaj cały proces pobraniowy jest taki sam, natomiast wkłada się tą szczoteczkę do podłoża płynnego, gdzie później w trakcie już wykonywania badania jest odwirowywany śluz, krew, cały stan zapalny, zostają czyste komórki kanałowe, więc jest ona bardzo, bardzo dokładna. Cytologia na podłożu płynnym to nowa metoda badawcza. Z takiej formy bezpłatnych badań mogą skorzystać wszystkie panie pomiędzy 25 a 59 rokiem życia. Prowadzone są one w szpitalu dzięki współpracy z firmą Alphamed. Ta cytologia płynna jest od 16 lipca do 31 sierpnia. Jest wykonywana przez pracownię cytologiczną w Zamościu Alphamed. To jest na jakiejś zasadzie porozumienia z NFZ-em, więc ona to jest taka króciutka akcja promocyjna, żeby rozpropagować, żeby zachęcić. I zwłaszcza te kobiety, które wcześniej miały jakieś nieprawidłowe wyniki, warto naprawdę zrobić tą cytologię. Zwłaszcza, że ta cytologia w ramach NFZ-u nie jest cytologią. Nie jest refundowaną. U nas też można zrobić taką cytologię. Taka cytologia kosztuje 60 zł. Pobieram też tutaj taką cytologię, natomiast to jest króciutki okres, kiedy ta cytologia może być pobrana tutaj u nas w ramach programu profilaktyki i jest bezpłatna. Niepotrzebne są skierowania, nie ma kolejek. Wystarczy jeden telefon, by umówić wizytę, która trwa tylko kilka minut. A zadzwonić można codziennie w godzinach od 7 do 14 do poradni ginekologiczno-położniczej naszego szpitala pod numerem telefonu 84 688 2125 i po prostu sprawdzić stan swojego zdrowia. Tylko tyle albo aż tyle. To artystyczno-edukacyjna podróż, do której od 8 lat zaprasza nas ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Festiwal Śladami Singera w Biłgoraju oficjalnie rozpoczął się dziś, w sobotę o godzinie 17.30, a potrwa do niedzieli. Jego finał to o 19.30, spektakl plenerowy Przyjaciele Sztuk Mistrza. Festiwalowym przewodnikiem po magicznym świecie dawnych sztetl Lubelszczyzny jest najbardziej znana postać singerowska Jasza Mazur, główny bohater sztuk mistrza z Lublina. Jaszy nie zabraknie też w tym roku, przypomni nam o nim 13-osobowa grupa artystów z całego świata. Chorwacja, Izrael, Martynika, Czechy, Włochy i Polska. To miejsca pochodzenia tych artystów, których od początku tygodnia łączy wspólne życie festiwalowe. Zaczęli od Chełma w poniedziałek, potem Piaski, Szczebrzeszyn, Krasnobród, Józefów i Biłgoraj. Potem
potem jeszcze Tyszowce, Janów Lubelski, Bychawa, Kraśnik, Kock i finał w Lublinie 28 lipca. Od 2011 roku, kiedy zaczęliśmy ten festiwal Śladami Singera, wyjeżdżaliśmy do miast, miasteczek naszego regionu, tych miejsc, o których pisał w swoich książkach Isaac Bashevis Singer, od początku patron tego festiwalu. Tak, zaczęliśmy od Biłgoraja, Tyszowiec, Szczebrzeszyna i Józefowa, a później co roku powiększaliśmy grono tej singerowskiej rodziny o kolejne miasto. Tak było przed rokiem, a w tej ósmej tegorocznej edycji dołączył Chełm. Te wszystkie miasta, mniejsze i większe, to miejsca, w których Singer umieścił akcję swoich opowiadań. Stąd pochodzą jego bohaterowie literaccy, ci nieśmiertelni, powracają. Na pewno wtedy, kiedy przyjeżdża festiwal, kiedy artyści w swoich widowiskach przywołują zapomniany przedwojenny świat. Festiwal prócz tego wykreowanego baśniowego świata, prócz spotkania artystycznego, proponuje też spotkanie z lokalną historią, przypomnienie jej mieszkańcom. My tę wiedzę razem ze sobą przywozimy. Przywozimy też, mam nadzieję, dobre emocje, które towarzyszą tym wszystkim prezentacjom i tymi dobrymi emocjami chcemy się dzielić. Cały świat, jeden polski most, wszyscy mocni, jeden polski most. Szczegóły programu festiwalu Śladami Singera w Informatorze Kulturalnym. Polecamy Państwu ten festiwal. Teraz w wieściach kolejna informacja. Fundacja Fundusz Lokalny ogłosiła kolejny konkurs grantowy Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO, a wszystkich, którzy chcą napisać wniosek do tego konkursu, zaprosiła w poniedziałek na spotkanie szkoleniowe. Jak napisać wniosek, żeby spełniał wszystkie kryteria i jaki projekt będzie najwyżej oceniany w konkursie? Na takie pytania mogli uzyskać odpowiedzi uczestnicy spotkania szkoleniowo-instruktażowego. Prezes Irena Gadaj mówiła o samym konkursie, który Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej organizuje już po raz piąty. Realizowany jest w całym województwie lubelskim. Odbywa się na podobnych zasadach jak w latach poprzednich, choć niewielkie zmiany pojawiły się. Pieniądze z tego projektu, by trzeba wiedzieć, pochodzą z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Po raz pierwszy w tym roku Fundusz Inicjatyw Obywatelskich obsługiwany jest przez nową instytucję. Nazywa się Narodowy Instytut Wolności, Centrum Wspierania Rozwoju Społeczeństwa. Konkurs skierowany jest głównie do młodych organizacji pozarządowych, a nowością tegorocznej edycji jest uznanie, że taka organizacja to ta istniejąca od 30 miesięcy, a nie jak w poprzednich edycjach od 18. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Stąd głównym adresatem są początkujące organizacje pozarządowe. Najwyższy grant, jaki można uzyskać w konkursie, to 5000 zł. W sumie na całe województwo to 300 tysięcy zł do rozdania. Partnerami fundacji w realizacji konkursu są miasto i gmina Zwierzyniec, Grupa Producentów Owoców Polskiej Jagody i Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego. To właśnie Halina Maciocha i Mariusz Kowalczuk z agencji poprowadzili szkolenie dla osób, które będą starać się o dofinansowanie swoich projektów w ramach Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3, a wnioski można składać do 31 lipca. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała kolejną ofertę. To preferencyjne pożyczki unijne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego. Starać się o nie mogą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, a kwota, którą można uzyskać, to od 60 do 80 tysięcy złotych. I teraz mikropożyczki na rozpoczęcie działalności, bo o tym programie mowa, są możliwe dzięki podpisanej w kwietniu umowie pomiędzy Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to pożyczki unijne, nisko oprocentowane,
które można przeznaczyć na wszelkiego rodzaju koszty związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to w pewnym sensie alternatywa dla dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o instrumenty zwrotne w postaci tych nisko oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, one się różnią od dotacji tym, że sama procedura ich przyznania jest o wiele krótsza w stosunku do dotacji, jak również jest wyższa kwota, którą można przeznaczyć, czyli nie 23 tysiące złotych dotacji inwestycyjnej, a maksymalnie do 80 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest ułatwienie przyszłym przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Kwoty preferencyjnych pożyczek wahają się od 60 do 80 tysięcy złotych. O dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby powyżej 30 roku życia i pozostające bez pracy, albo osoby, które są pracownikami przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego dysponuje pulą ponad 17 milionów złotych na całe województwo lubelskie. Wnioski można składać na bieżąco, nabór wniosków jest otwarty. Muszą być oczywiście spełnione pewne warunki. By móc uzyskać taką pożyczkę, należy być w wieku 30 lat i więcej, pozostawać bez pracy. To również oferta dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tych powyżej 50 roku życia, dla kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych czy tych o niskich kwalifikacjach. Wszelkie informacje można uzyskać zarówno w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak na stronie internetowej BAR-u. Do rozdysponowania jest 17 milionów złotych, oczywiście przeznaczonych na całe województwo lubelskie. Wnioski można składać na bieżąco do momentu wyczerpania puli środków. Zapraszamy na 8. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera, który rozpoczął się dziś, 21 lipca, w sobotę o godzinie 17.30. Jeszcze dziś o 18.00 test quest festiwalowy, o 19.30 spektakl teatralny Gimpel Głupek, a o 20.30 projekcja filmu dokumentalnego Karski i Władcy Ludzkości. W niedzielę 22 lipca zapraszamy od 16 do 17 na cykl spotkań Szukajcie Przyjaciół Sztukmistrza. W różnych punktach miasta artyści festiwalowi indywidualnie prezentować będą swoje umiejętności aktorskie, cyrkowe, muzyczne i taneczne. O 19.30 zapraszamy na plac przed Biłgorajskim Centrum Kultury. Tu odbędzie się widowisko Przyjaciele Sztukmistrza. Organizatorzy 8. Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera to Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na Festiwal Kultur inaugurujący Festiwal Warszawa Singera. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 sierpnia. Rozpocznie się w piątek 10 sierpnia o godzinie 19.30, a o godzinie 20.00 początek koncertu Gospodarze i Goście, czyli występy grupy folklorystycznej Pokolenia, zespołu tańca ludowego Tanef oraz zespołu Belite Kainasti ze Sliven w Bułgarii. W sobotę 11 sierpnia zapraszamy również na godzinę 20.00 na koncert Muzyka i Taniec Sąsiadów. Wystąpi zespół Stropkowiczanie ze Stropkowa na Słowacji oraz zespół Lech Kumi z Batumi w Gruzji. Ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę 12 sierpnia o godzinie 11.00 zapraszamy na spacer śladami biłgorajskich Żydów. Zbiórka przy ławeczce Singera, a o godzinie 17.00 12 sierpnia Biłgoraj Wielokulturowy, czyli spotkanie z Dorotą Skakuj w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury. Tegoroczny Festiwal Kultur zakończy koncert finałowy z udziałem artystów Teatru Żydowskiego z Warszawy. Początek koncertu 12 sierpnia w niedzielę o godzinie 20.00 zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Kończymy wakacyjne wydanie Wieści Biłgorajskich, ale to nie koniec naszych programów. Za chwilę jeszcze propozycje biłgorajskiego kina, potem informacje sportowe, a po nich zapraszam na wakacyjny cykl programów Wyciągnięte z Archiwum. Tym razem będziemy wspominać to, co działo się 18 lat temu, jaki festyn zorganizowano w Woli Dużej. Ja powiem tylko, że był zespół Perfect, więc zapraszam Państwa do tego wspólnego wspominania. Kolejne Wyciągnięte z Archiwum też za tydzień. Za tydzień też Wieści Biłgorajskie, pozostałe nasze informacje. Życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia.